Roman Piech, Bogdan Bawiec i Jerzy Franckiewicz to tegoroczni laureaci statuetek Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Gala, podczas której nagrodzono świdnickich przedsiębiorców, odbyła się w Świdnickim Park Hotelu, a jej inauguracji dokonał prezes stowarzyszenia Andrzej Panas. Gala rozpoczęła się wręczeniem tytułu honorowego członka SPIKS profesorowi Jerzemu Stępniowi. Po raz 13 wręczono także statuetki SPIKS. Wręczali je prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, profesor Stępień oraz Edward Szywała, przedsiębiorca, honorowy prezes stowarzyszenia. W kategorii przedsiębiorca statuetkę zdobył Roman Piech, prowadzący własną firmę kamieniarską. W tej kategorii nominowana i wyróżniona została Beata Ziółkowska-Sieńków, która od lat jest właścicielką telewizji Teletop Sudety. W kategorii menadżer nagrodzono Bogdana Bawca, prezesa zarządu spółki ŚWUB. W kategorii przedsiębiorca-menadżer-społecznik statuetka trafiła do Jerzego Franckiewicza, prezesa żarowskiej spółki Franc Textil oraz członka zarządu Franz Gardiner w Świdnicy, który przed laty otrzymał pierwszą statuetkę SPKS w kategorii przedsiębiorca.